Cześć, witam w kolejnym filmie na tym kanale. Jakiś czas temu poszukując pamięci RAM do laptopa spośród licznych ofert z Crucialami, samsungami czy tak itd., itd. Natrafiłem też na pamięci od mniej znanych producentów, takich jak chociażby ten. Puskil to w zasadzie brzmi trochę jak G.Skill. jednak prawdopodobnie ta firma nie ma z G.Skillem za wiele wspólnego. Za taki komplet. Dwóch modułów DDR3L 1600 MHz, każdy po 8 GB, czyli łącznie 16, zapłaciłem 77 Zł za okrągleniu. Więc to wcale nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że na przykład takie pamięci od Cruciala, to jeden taki 8 GB moduł kosztuje właśnie w okolicach 80 Zł, a tutaj mamy aż dwa moduły za tą samą cenę, więc. Jestem ciekawy, jak te pamięci się będą sprawdzać. Pamięci zostaną sprawdzone przeze mnie w dwóch laptopach i na dwóch różnych systemach operacyjnych. Na ThinkPadzie X230 z procesorem i5 trzeciej generacji, z zainstalowanym Windowsem 10 oraz na ThinkPadzie X220 z procesorem i5 drugiej generacji i zainstalowanym systemem Mabox Linux. I teraz trochę o kolejności testów. Najpierw odpalę memtesta, żeby sprawdzić, czy ta pamięć w ogóle ze sobą działa, czy nie ma żadnych problemów. Później przejdziemy do testów na systemie Windows 10, gdzie z pomocą programu CPUZ chciałbym uzyskać trochę więcej informacji na temat tych pamięci, a później już lecimy z testami w programie OCCT, później w programie. Quick Memory Test OK i na samym końcu w PRIME 95. Na Linuxie, natomiast zamierzam odpalić test w programie MemTester oraz w programie Stress Up Test I myślę, że po tych wszystkich testach będę mógł stwierdzić, że pamięci zostały bardzo dokładnie przetestowane. Na Finkpadzie X230 z Windows Grozą 10 pamięć jest oczywiście bezproblemowo wykrywana. Całe 16GB. Zanim odpalę testy, chciałem sprawdzić w programie CPUZ parametry tych RAMów. I tutaj miło się zaskoczyłem, bo okazuje się, że są tutaj użyte kości pamięci od Samsunga. Bardzo dobry wybór. Parametry wydają się zgadzać z tym, co jest napisane na opakowaniu. Pamięci są wyprodukowane jakieś niecałe 10 tygodni temu. Przyznam szczerze, że spodziewałem się raczej jakiegoś leżaka magazynowego. Nie wiedziałem, że jeszcze się produkuje pamięci DDR3, bo tak w zasadzie to teraz to się głównie produkuje DDR4 i DDR5. Jeżeli chodzi o testy, uruchomiłem OCCT z profilem obciążającym pamięć. Ustawiłem tutaj 60% obciążenie, to jest jakieś 9 GB, obciążenie na 60 minut. Test został zakończony sukcesem, nie znaleziono żadnych problemów. Następnie wykonałem raczej szybki test programem Quick Memory Test OK, dwa razy po 10 powtórzeń. O, ten test był naprawdę szybki. Ostatni test na Windowsie w programie Prime 95 z wykorzystaniem odpowiedniego profilu, którego głównym zadaniem jest obciążenie kontrolera pamięci oraz samej pamięci RAM. Test uruchomiłem na około godzinę, dokładnie to 67 minut i po tym czasie już go przerwałem. W Linuxie wykonałem test programem memtester. Polecenie wygląda w taki sposób, sudo memtester, ilość pamięci, ja dałem 14 GB i ilość powtórzeń. Ja dałem 3, myślę, że w zupełności wystarczy. Nie spodziewałem się jednak, że ten test będzie tak długo trwał, i tak w zasadzie to zajął ze 4 godziny. No ale też wiadomo, że były 3 powtórzenia. Wynik testu jest pozytywny. Później spróbowałem odpalić stres-app testy od Google'a, ale niestety z jakiegoś powodu nie udało mi się go nawet zainstalować. Trochę z powodu braku czasu, a trochę też z powodu lenistwa. Nie szukałem w zasadzie rozwiązania, no i stwierdziłem, że na Linuxa jeden test w zupełności wystarczy. Podsumowując, nie natrafiłem na żadne błędy, na żadne problemy ze stabilnością. Pamięć RAM działa całkowicie bezproblemowo, również pod obciążeniem. Czy polecam te pamięci Puskil? Jak najbardziej tak. W testowanych przeze mnie laptopach działają bez niespodzianek. Stabilnie, nie ma żadnych dziwnych akcji. Spodobało mi się to, że te Puskile są wykonane na kościach pamięci Samsunga. Spodziewałem się raczej jakichś bezimiennych pamięci. Cena jest jak najbardziej w porządku. 80 zł to tyle, ile daje się zwykle za jedną kostkę od Samsunga czy Cruciala. Są to zazwyczaj używki albo leżaki magazynowe. A tutaj mamy w tych samych pieniądzach dwie kości. No i jeszcze takie, co wyjechały z fabryki dwa miesiące temu. Pamięci, choć są to nisko napięciowe DDR3L, bez żadnego problemu działają także jako DDR3 pod napięciem 1,5 V. I to by było chyba wszystko w tym filmie. Dajcie znać, czy Wam się spodobał. Do usłyszenia w kolejnym, najpewniej już ostatnim w tym roku filmie. Cześć!